Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z FIFA 16 Ultimate Team. Nagrywam to właściwie dzień po mojej nieobecności w sobotę 14. Tak, dzień po dniu piątku 13. Nie było mnie w ogóle na mieście, bo żebym pojechał. Tak, to będzie dziwne to co teraz powiem, ale żebym pojechał na konwent jeszcze do Rybnika, żeby tego mało było. Tak, wiem, może pewnie inni stwierdzą, po co pojechałem na konwent o tematyce anime i mangi. Ale ci co będą się do mnie dowalać, to ja po prostu będę ignorował. Szczerze, jeżeli kogoś to nie interesuje, to nie znaczy, że powinien się ten przeciwnik tak zwanie dopierdzielać do osoby, która wręcz może się tym zacząć interesować lub bardziej już się w to wciągać. No, oczywiście ja też nie bronię do krytyki, ale kurde, takie nadmierne atakowanie nie jest dobre. Okej. Jak teraz mi się uda wygrać, to spokojnie otworzymy paczkę po spotkaniu. Tak jak pierwszy raz w 12 odcinku dopiero otworzymy paczkę dopiero po spotkaniu. No bo tak jak mówię, nie miałem czasu, żeby w FIFA grać przez 2 dni, bo raz to musiałem się wyspać na ten konwent, a dwa po prostu nie było mnie tam cały dzień. Znaczy w domu rzecz jasna nie było mnie cały dzień, a dzisiaj jeszcze mogę spokojnie nagrać. O proszę, on też ma Hunter Lara. Czyli widzę, że grubo się tu dzieje. Bundesliga łączona z BPL-em. Lekko, bo tam jest Mertesacker. Oj, będzie trudne spotkanie. Halo, witam państwa. Halo, Szpakowski. O czym mówimy, o konwencie, na którym byłem. Dobrze, Sergio wybronił się z tej sytuacji. Kolejne trudne zadanie, wygrać to spotkanie. Dobrze wypiąstkowane. Samu. Brązowy zawodnik, Huntelar. O, Huntelar faulowany. Żółta karteczka, proszę mi tu pokazać. Żółtą, proszę. No, dobrze. Papa Udulus. No dobra, Calhanoglu. 31 metr. O kurde, mało brakowało. Malutko. No, Calhanoglu. Bez gadania. Dobra, Jurado. Mamy trzech zawodników z czterema gwiazdkami sztuczek. Strzelaj to! Dobrze! Calhanoglu! Zajebiście! No! Tak jest! Z botami też strzelił ze dwie bramki Calhanoglu. A, ładnie! Tak jest, już jego szósta bramka w sumie. Dwie bramki z botami o 2500 końców i paczkę premium złotą. Dobrze, Hakan, pięknie. Doskonale wręcz. Ale teraz trzeba walczyć o utrzymanie wyniku lub jeszcze jego wzmocnienie, bo teraz jest naprawdę kiepska sytuacja. A nie wiem, czy może jeszcze będzie gorzej. Dobrze, Bender. Pięknie, pięknie. Znakomicie ze skrzydła. Proszę państwa. Kto to strzelił? Kto to strzelił? Już jest niemożliwe. Z okazji awansu ich drużyny. Huntelar. Jaka główka, przecież to się nie mieści w głowie. Przecież tego się nie dało zmieścić. A jednak Huntelar to zrobił. Klasjan Huntelar. Pięknie, pięknie. Oj, 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 oj. Kurwa, rzut karny. Będziemy mieli rzut karny. Jeszcze Huntelar go musiał faulować. A, wybronione! Tak jest, Sergio, czyste konto. Pięknie, nie no, super. Dobrze, jedziesz, Huntelar, jedziesz, no, po całej bandzie. Uderzenie, ale... Tak jest, 3-0, Huntelar nam wygrywa cały mecz. Gra skończona, no już po prostu... Nie dość, że wybroniony rzut karny, to jeszcze brameczka poszła od razu. No pięknie. Nie wiem, czy nawet nie mam asysty od bramkarza. Tak się zastanawiam. Jak to poszło?
Druga bramka, błyskawicznie. Ale 3-0 w pierwszej połowie, no. Nic dodać, nic ująć. Huntelaar po prostu wymiata w tym spotkaniu. Dobrze, czy jakieś zmiany tutaj opłacałoby się zrobić, bo tak się zastanawiam. Çalhanoğlu trochę zmęczony, ale jeszcze go zostawimy. Wszystko jest w formie. Bramkarz w ogóle fantastycznie wybronił karnego. Wiedziałem, że on nie potrafi, ale nie sądziłem, że jeszcze w sam środek. Więc rzut karny naprawdę unikniony stratą bramki. Czyste konto. Trzeba teraz zwracać się na pole obrony. No teraz mają szansę. Szansa! A jak to Sergio wybronił, nie wierzę, po rykoszecie. Będą dośrodkowywali rzut. No robi tutaj dzisiaj naprawdę czystkę ten bramkarz. Oj. No strzela! Znowu obronił. Nie no, świetnie. Zostawiam go w tym składzie. Jak dotąd. Znowu obronił, kurde. I spalony. Nie no, pięknie. To co robi tutaj bramkarz, to jest naprawdę... co jest? Dlaczego aż z takiego pola mam wybijać tą piłkę? Nie wiem, czy to nie jest bug. Ale dobra. Tito. Oj, błąd. Możemy stracić bramkę. I dobitka. No i tak to się skończyło. Mój błąd. Ale to nie ma znaczenia, jeszcze wygrywamy dwoma golami, a jeszcze możemy strzelić. Kurde, ale on unika ten Draxel moich obrońców. No i znowu zdobicki, co się dzieje? Nie, ja się nie zgadzam w zupełności. Co tu się dzieje teraz, to ja nie powiem. On zdobitek tu strzela, on specjalnie strzela te słupki. Trzeba tu zrobić błyskawiczne zmiany. Nie, to mi się nie podoba. Absolutnie nie. Dobra, wpuszczamy napad francuski. Może oni znowu uratują sytuację. Oj, nie. Ta sytuacja absolutnie mi się nie podoba i Çalhanoğlu chyba też powinien zejść i wpuszczę Niemca. Kurde, nie, ta sytuacja mnie już zmartwiła. W zupełności mnie już to zmartwiło. Dobrze. Niespodzianka. Oj, nie. Teraz trzeba uważać. Doskonale. Ma trochę wolnego miejsca do oddania. To faulował. Dobrze to wyszło. Jak widzimy, sędzia pokazał żółtą. O, czerwony kartonik. A więc obrona osłabiona. Musi opuścić plac gry. A więc teraz tak, kim tu strzelić w ogóle z rzutu? Kto ma w ogóle taką mocną siłę? Elustom do Holebas. O, Holebas masz taką siłę. Celność. A zobaczymy, co ten obrońca ogarnie. O. Pewnie chwyta. O kurde. Strzał z rzutu wolnego. A jednak chwycił, pewnie. Meyer. Jest. Pusta sytuacja. Botek. Jest. Koniec. Zdecydowanie dominowali na boisku, a teraz jeszcze strzelili piękną bramkę. Absolutnie. A jakie salto. W końcu jakaś cieszynka inna mi wyszła. Dobrze, Botek. Ach, mamy powtórkę. Dał się przelobować. Trzeba przyznać, że to bardzo sprytne zagranie. Tu już trzeba było inaczej zagrać. Nie żaden strzał, tylko na loba. Żeby go już po prostu na duchu zamartwić. No i Botek, piękna brameczka. Ta przewaga daje pewien komfort. Nie mają wątpliwości i już świętują. By formalności stało się zadość, poczekajmy do ostatniego gwizdka. No tak jest. Nie, serio? Jeszcze rzut karny? Rzut karny. Pogrzało. No, nawet czerwona kartka, a że sędzia nie wyciągnął żółtej, to już dla mnie wielka zagadka. Dobra, strzeli w środek, jak nic. Nie wiem, czy wielkim szczęściu, czy wielkim niedopatrzeniu. Nie ma gola. Ależ piękna bramka Huntelaara. Nie. Kapitalny strzał Holendra. Jeszcze mu się musiało udać. Jak powiedział Johan Cruyff, każda wada ma swoje zalety. Gra w niepełni. Nie, fatalne wybicie tej piłki. Nie ma już praktycznie czasu na uratowanie remisu. Germain! Świetnie. Jaki strzał. Teraz to już trzeba go tutaj do końca w tym meczu. Ale jeśli zniszczyć, wykorzystają, to zwycięstwo będzie jeszcze bardziej okazałe. Zdecydował się dośrodkować.
Świetna obrona bramkarza. Dobra. Wyszedł w górę, wyciągnął ręce i ładnie wyłapał to dośrodkowanie. Meyer! Wspaniały. Dobrze! I już po meczu. Mają przewagę liczebną i zdołali wykorzystać ją. Zdobyli bramkę. No, najpiękniejszy mecz, jaki chyba grałem. Spójrzmy na powtórkę. Warto. Doskonale. Piękny gol. Tak będzie we wszystkich serwisach sportowych całego świata. Mhm, mam nadzieję. Dobrze, Maksymilian zrobił swoje. 5-3. Do końca. Przy tak słabo dysponowanej obronie dwubramkową przewagę łatwo można roztrwonić. Cześć. O, tu jeszcze walczy. O 5-4. Dobrze, mistrzostwo nasze. Działo się, działo w tym właśnie zakończonym. No działo się, działo. Wygrana 5. Obrona trochę szwankowała, ale co tam. Koniec i nie ma. I nie ma już nic, tak, Szpakowski, o to mi chodziło. No, bramkarz, man of the matchem i Huntelaar. No, fajnie. Huntelaar zwłaszcza. No i pięknie, 3,5 tysiąca końców. I na paczkę będzie. W ogóle, która bramka mi się najbardziej podobała? No, oczywiście Klasjana Huntelaara. I ta druga, najpierw. I no nie, ta pierwsza to mnie po prostu zniszczyła po tym dośrodkowaniu. Ja go w ogóle to zmieścił po słupku. Nie, piękna brameczka. Tylko jakiś kataklizm, jakaś katastrofa mogłaby dzisiaj pozbawić kibiców radości z okazji awansu ich drużyny. Nie cieszmy się przedwcześnie. Ale gdyby nie Huntelaar, to szczerze byłby remis. Więc jemu można zawdzięczyć. Zaraz. A to jego Huntelaar, bo tak spojrzałem teraz po herbie. Dobra. No i jeszcze ten niekorzystny rzut karny, który się skończył na 5-3 golem dla przeciwnika. Dobra. Mamy mistrzostwo, 3 punkty, no znowu Cavani i 8 liga. Pięknie. O, 8000 końców nawet poszło. To fajnie. Teraz możemy spróbować otworzyć paczkę za 7,5. Dobra. Będzie teraz trudno to jakoś się. Oj, nowy poziom jeszcze. Fajnie. Dużo tutaj będzie teraz zabawy, można powiedzieć. Okej. Otwieramy tą pakę. Nie ma co się zastanawiać. I tej paczki to ja nie otworzę za żadne skarby, chyba że za tą paczkę mi się zwróci. Dobra. I czekamy na werdykt tej paczki. Czy nam coś da za to piękne zwycięstwo? A jak nie, no to trudno. To się będzie trzeba pogodzić z tym. I co my tu mamy? Radu i Pogbę. Liga francuska zresztą, więc fajnie jest. Liga angielska, Stones. I liga włoska. Zobaczymy. Zobaczymy, ile on będzie warty. Bo nie wiem, czy taki koleś mi tu się do składu wrzuci. Ciężko, a jak nie, to sobie po prostu go zatrzymam dla siebie. Stones, liga angielska. On coś tam. O, on jest nawet warty 500. W ogóle sobie do obserwowanych dam. Może go sprzedam. Tak też myślę, czy on mi się to w ogóle przyda. A do transferowej go wrzucę. No i Pogba to chyba oczywista rzecz, że zostaje w moim składzie. Będzie się zgrywał z Vanderbiltem. Zbuduje mi się w końcu ta liga francuska. Z czasem. Z czasem będzie naprawdę dobrze to wyglądało. No dobra. No to tak. Do składu. Idziecie. Kontrakty są. To w ogóle nie wiem, czy mi się sprzeda. A jak nie, to zrobię sobie po prostu z tego skład na 5 obrońców. Chociaż nie, to jest CPS na PO. No to nie, to jest błąd. No to tak, tą kartę też powinienem jakoś spróbować wystawić na sprzedaż. No jak się nie uda, to będzie kiepska sytuacja. No nic nie idzie. Nie widzę, żebym mógł coś w ogóle cenowo wystawić. Okej, okay. Wróciłem już, teraz tak, widzę, że nie da rady tutaj w ogóle wstawić tej karty,
więc mogę już ją od razu tylko do klubu wysłać. Liga jaka to jest? Kolumbijska. Ona jest coś warta, bo ciągle trafiam te karty menedżerskie, ale takie najbardziej do dupy. I nie widzę, żeby one w ogóle chodziły na za jakąś cenę bieżącą. Nie. The Quickset. Idźmy stop. Jakiś koszuleczek widzę. Z ligi argentyńskiej. Dwie piłki żeśmy dostali. One w ogóle będą coś warte? Czy one są tak tylko na odwalsie? No bo jak nie, to ja je też popikseluję. No nic. A ta druga piłka, jak ona chodzi z ceną? Może ta by się sprzedała chociaż za parę set końców. Bo jak nie, to tylko wystawię tego obrońcę i mi się mało co zwraca. No nic, przeboleję, fakt. Dobra. Tą koszulkę, ona w ogóle na rynku istnieje? Istnieje, ale jak tako, szczerze mówiąc, to na Pixela będzie. Do wybranych, tak, to będzie Quixel. Nie przydadzą mi się w ogóle takie rzeczy, a reszta do klubu. No, parę kontraktów żeśmy dostali, kondycję. No nie wiem, co z tym środkowym obrońcą zrobię. Jakiś porządek na pewno. Ale Huntelaar naprawdę zagrzał. Zagrzał w ogóle w tym składzie bardzo energicznie. Tak, że strzelił tą jedną, drugą bramkę bez problemu i bardzo szybko. Nie wiem, czy bramkarz dostał asysty. Nie. Myślałem. No nic, póki co jesteśmy w 8 lidze, a gdyby nie ten skład, o, Tito ma pierwszą asystę. Gdyby nie ten skład, to naprawdę nic by się nie udało. No i Çalhanoğlu też zdobył jedną bramkę. Tak myślę przynajmniej. Tak, Çalhanoğlu musiał się wbić do tej bramki. No fajnie, wszystko naprawdę świetnie poszło. Mogę być zadowolony z tego składu i na nic nie mogę narzekać. Trzymajcie się, na razie i zapraszam na 8 ligę. A właśnie, może zrobić taką lekką przerwę od futa i zrobić w ogóle tryb kariery menedżerskiej, coś takiego. Nie wiem, jakbyście naprawdę chcieli, bo dostałem jedną propozycję od kogoś, żeby to zrobić Ligą Polską najlepiej. Więc jeżeli macie jakieś naprawdę dobre propozycje, to napiszcie mi w komentarzu, to będzie fajnie. Trzymajcie się, na razie, yo!